Czytanie z księgi Hioba. Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Zabrał głos i tak mówił. Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano, poczęty został mężczyzna. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony z królami, ziemskimi włosami, co sobie stawiali grobowce, wśród wozów złoto zasobnych, których domy pełne są srebra. Nie żyłbym jak płód poroniony lub jak dziecię, co światła nie znało. Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni zużyli już siły. Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, co śmierci czekają na próżno? Szukają jej usilnie niż skarbu, cieszą się, skaczą z radości, weselą się, że doszli do grobu. Człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Moi drodzy, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy tutaj być, w tym pięknym miejscu, w tej bazylice. Więc kiedy ksiądz Jarek jakiś czas temu zaproponował, że możemy przyjechać z misją jako Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji, to bardzo się ucieszyliśmy. Dziękujemy z tego zaproszenia, pozdrawiamy także z Gdańska, z naszej diecezji zapraszamy. Można też pielgrzymkę do Gdańska zorganizować. Moi drodzy, chcemy zobaczyć, co przynosi nam Słowo Boże. Już troszeczkę już wysłuchaliśmy, więc szczególnie was, moi drodzy, witam. I widzicie, że posługujemy się Słowem Bożym, Pismem Świętym. Każdy z nas ma swoje Pismo Święte, Marta, Monika, ksiądz Paweł. Opieramy się na Słowie Bożym, bo to Słowo Boże chce nas kształtować, chce nas przemieniać. Po to tutaj jesteśmy, po to jesteśmy, aby Pan Bóg działał w naszych sercach cuda. I zobaczyliśmy już trochę, bardzo wiele już zobaczyliśmy, prawda? Trochę już było, oprócz tego, że skakaliśmy, tutaj nagrywaliśmy TikToki. Ksiądz Paweł mówi, że troszeczkę już mu się zwiększyła liczba subskrybentów. Nie wiem, ile on tam ma, 50 tysięcy, to teraz chyba będzie 60. Ile was jest osób tutaj? Jak myślicie? 1000? Więcej? 2? 3? 3, 5? 3, około 3. Ksiądz Jarek mówił około 3000. Więc ksiądz Paweł może do 55 dobije po tym spotkaniu. Zobaczcie, to nie jest najważniejsze. Mówiliśmy dużo i mam nadzieję, że część z was doświadczyła tu w tym miejscu tego, że Bóg jest kochającym Ojcem, że ja jesteś Jego dzieckiem, ale też zobaczyliśmy, że tym, co przeszkadza nam w doświadczeniu Bożej miłości, jest co? Ten parasol, czyli? Co to było? Nie słyszę? Grzech.
grzech sprawia, że nie możemy doświadczyć na co dzień tej miłości, o której słyszymy w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Ja tu mam Oremus, to jest taka książeczka, w której są czytania na każdy dzień. Czytania ze Starego Testamentu, z Nowego, prawda, Ewangelia, na każdy dzień. I Słowo Boże mówi bardzo często o miłości, ale nie doświadczam jej przez grzech. Mówiliśmy, że jakie jest rozwiązanie z tego wyjścia, że każdy jest grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, ksiądz biskup nawet jest grzesznikiem. Trudno o tym powiedzieć, nie? I pomyśleć, ale tak jest. Każdy tu z tych księży, którzy są z nami zgromadzeni, też są grzesznikami. I Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale zobaczyliśmy, że jest wyjście z tej sytuacji. Zbawienie Jezusa. Jezus umarł na krzyżu za darmo, za mnie i za ciebie, po to, abyśmy mogli żyć. Nie ma innej drogi. I ktoś powie, czy mogę sobie zasłużyć na zbawienie? Czy muszę coś zrobić? Czy muszę chodzić do kościoła, przestrzegać przykazań? Pewnie tak. Ale to nie jest najważniejsze, bo zbawienie jest za darmo. Ono się dokonało 2000 lat temu. Ale człowiek, który chce, aby to zbawienie wkroczyło w jego serce, aby Jezus przemienił jego serce, ma dwie drogi. Jak je przyjąć, zbawienie? Jak? Poprzez wiarę i przez nawrócenie. I o tym mówiliśmy. A dla człowieka, który chce się nawrócić, który chce uwierzyć, jest dar Ducha Świętego. Ducha Świętego, który nas rozwija, przemienia, tak jak ksiądz Paweł powiedział w świadectwie. On nie był w stanie pokazać wcześniej swojej twarzy. Wstydził się swojej twarzy. Wstydzisz się swojej twarzy pokazać w internecie? Czy nie? Kto się wstydzi? Wielu się wstydzi, nie pokaże. Na fejsika nie można zdjęcia zrobić, bo ktoś mnie jeszcze zobaczy, prawda, w kościele. Ale Duch Święty i Jezus Chrystus tak nas przemienia, że dostajemy nowe życie, nową wolność. I słuchajcie, Duch Święty prowadzi każdego chrześcijanina do wspólnoty. Do wspólnoty. Po to jesteśmy w kościele, aby być we wspólnocie. I ksiądz Paweł trochę mówił, możemy poznawać wspólnotę kościoła także przez TikToka, przez ten kontynent cyfrowy. Kto z was używa jakiegoś TikToka, Instagrama, Facebooka, cokolwiek tam? Ręka w górę, zobaczmy. Zobaczcie, sami widzicie, że jest to kontynent, na którym się poruszamy. Tam też możemy odkrywać wiarę. Widzicie, jest cała masa osób, które doświadczyły w swoim życiu Jezusa i one chcą tam być. Są posłani, aby głosić w Duchu Świętym. I tam możemy też odkrywać nowych ludzi, możemy budować wspólnotę, ale wiemy, że prawdziwa wspólnota to coś więcej. To spotkanie z żywą osobą. To, że ja mogę się do ciebie uśmiechnąć, ci pomachać, prawda, i powiedzieć, dobrze, że jesteś. To jest zupełnie coś innego. I we wspólnocie możemy odkrywać pełnię siebie, pełnię wiary, pełnię Chrystusa. Po to jest wspólnota. To tutaj możemy wzrastać z drugim człowiekiem. Możemy się rozwijać. I Duch Święty nas kieruje, mnie i ciebie, do wspólnoty. Ksiądz Jarek mówił, że w tej diecezji jest wiele wspólnot. Wspólnot dla młodzieży. Pewnie jeszcze o tym będzie mówił, albo przez księży, katechetów możecie się dowiedzieć, gdzie jest wspólnota, aby tam trafić. Ja na co dzień pracuję ze wspólnotą Oazy Młodzieżowej. To jest klasa 7, 8, pierwsza liceum. I tam się spotykamy raz w tygodniu po to, aby wzrastać w wierze. Czyli mamy ten kontynent cyfrowy, tam też mamy wspólnotę, ale mamy też wspólnotę prawdziwą, rzeczywistą, spotkaną, złożoną z ludzi, prawdziwych ludzi. I Bóg mnie zaprasza i ciebie do tego, abyśmy byli we wspólnocie. No dobrze, moi drodzy, ale chcemy zobaczyć, jak wzrastać. Co Słowo nam jeszcze mówi o tym, jak wzrastać, jak się nawracać, jak wierzyć, jak sprawić, żeby Jezus wkroczył w moje serce? Jak myślicie? Ja chciałem podejść, ale mikrofon nie za bardzo działa, może na chwilę zadziała. Zapytać się, czy, słuchajcie, czy trzeba być bezgrzesznym? Jak myślicie? Trzeba czy nie, żeby zostać świętym? Kto jest za tym, że trzeba, ręka w górę? A kto jest za tym, że trzeba, żeby zostać świętym, można grzeszyć? A zobaczymy księża. Księża nie są zdecydowani, czy można grzeszyć, czy nie można grzeszyć, aby zostać świętym. Jeszcze raz, czy można grzeszyć, aby zostać świętym? Można? O, już część podniosła rękę. No tak, można. Dlatego, że my nie mamy nie grzeszyć, ale mamy się nawracać. Mamy budować swoją wiarę. Święty to nie jest ten, który jest bezgrzeszny, który jest idealny. Nie ma takich świętych.
Święty Jan Paweł II, nie wiem, Święta Matka Teresa, teraz błogosławiony Karol Akutis, oni wszyscy byli grzesznikami. I Słowo Boże dzisiaj nam pokazuje osoby, które są grzesznikami, które były grzesznikami, a były blisko Boga i zostały świętymi. Spójrzmy na te osoby, abyśmy zobaczyli, że nie sęk w tym, że ty musisz być idealny, idealna, że nie możesz popełnić żadnego grzechu, żeby się zbliżyć do Boga. Nie. Wiara i nawrócenie. Jak się nawracać? Jak mocniej wierzyć? Te postaci z dzisiejszej Ewangelii, z dzisiejszego Słowa Bożego, także dzisiejszy patron, zaraz zobaczymy, one nam to pokazują. Zobaczcie. Pierwsze czytanie o czym było? Pięknie przeczytane. Księga Hioba. Ktoś zna Księgę Hioba czy nie? Będziecie czytali ją w pierwszej klasie liceum, ponieważ tam jest obowiązkowa ta księga i sporo z was będzie musiało się zetknąć. Ja powiem wam, że nawet pisałem maturę właśnie z Księgi Hioba, z języka polskiego. Był temat, który nawiązywał bezpośrednio do tej księgi. Cierpiałeś Hiobie po to, aby urosło twoje serce i pomieścić mogło wszystko. I to jest historia z dzisiejszego pierwszego czytania i także z wczorajszego pierwszego czytania, bo wczoraj się ta historia zaczęła. Kim był Hiob? Hiob był człowiekiem, który, jak pisze, jak nam podaje Pismo Święte, on był jaki? Był sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający grzechu. Był też bardzo bogaty, miał wiele różnych zwierząt, miał bogatą rodzinę, miał właśnie córki, miał swoich synów. No i Pan Bóg go doświadczył. Tam już nie wnikamy w historię, dokładnie co się stało, ale Hiob najpierw stracił wszystko, cały swój dobytek, później stracił także swoje zdrowie, zapadł na trąd i początkowo było, Słowo Boże nam podaje, że on przyjmował to wszystko w zaufaniu, bo był człowiekiem bogobojnym. On ufał Panu Bogu, przyjął to cierpienie, stracił wszystko. Był mega bogaty, słuchajcie. Tak jakby miał kilka Mercedesów, prawda, jakąś firmę. Wszystko miał, ale wszystko stracił z dopustu Bożego. I dzisiaj słyszymy o tym, jak zareagował Hiob, kiedy w pewnym momencie już to zaufanie do Pana Boga jakoś mu troszeczkę nie wystarczyło. I zaczął się bardzo martwić i mówi tak. Hiob co robił? Zaczął przeklinać swój dzień. Zaczął przeklinać dzień swoich narodzin. Dlatego, że był bardzo smutny, był doświadczony cierpieniem, był zmiażdżony cierpieniem. Mówi, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego ja cierpię, jeżeli jestem bez grzechu? Prawda? I Słowo Boże podaje, że zobaczcie, po co w ogóle żyję? Po co się narodziłem? Po co jest życie? Po co dajesz życie, kiedy ja mam cierpieć? Kiedy ja muszę płakać? Kiedy jestem chory, prawda? I Hiob ma doświadczenie, że chciałbym umrzeć, tam bym odetchnął. Tam w końcu bym miał spokój. W grobie. No, pesymistyczna sytuacja, prawda? Można tak się czuć, czy nie? Kto się czasami tak czuje, że nie chce się żyć? Czasami tak jest, prawda? A czasami przeklinamy. Kto przeklina? Nie będę pytał, ale wiemy, że czasami przeklinamy. I niektórzy przeklinają swoje życie jak Hiob, bo nie widzimy sensu tego życia. Jestem doświadczony jakimś trudną sytuacją, prawda? Ktoś mnie nie docenił, nie pochwalił pani w szkole, powiedziała, że jesteś do bani, prawda? Tyle się uczyłam, a tu nic. Ojciec również powiedział, że nic nie robisz. Matka, prawda? Ciągle coś chce i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie masz doświadczenie smutku. Masz doświadczenie właśnie jakiegoś opuszczenia. I psalm, który wysłuchaliśmy, to jest psalm 88, to jest psalm, który oddaje sytuację Hioba również. To jest lamentacja, to jest psalm mroczny, w którym nie ma nadziei. Jest mało takich psalmów, w których nie ma bezpośrednio odniesienia do nadziei w Bogu. Tylko to jest lamentacja. Ten, który pisał, autor tego psalmu, jest załamany, nie widzi wyjścia, nie widzi światła i mówi tak. Żalę się przed Tobą, Panie Boże, w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, bo ja nie mogę już żyć. Nie wiem, co zrobić. Moja dusza jest nieszczęśliwa. Moje życie zbliża się do śmierci, do otchłani. I tak może być. Taki był Hiob. I my czasami mamy takie doświadczenie. Ale kiedy Hiob odczekał, przeszedł ten czas, po jakimś czasie, kiedy Księga Hioba nam podaje w wielu rozdziałach, tam jest kilkadziesiąt rozdziałów, prawie 30 parę chyba,
to są różne dyskusje, co się dzieje, dlaczego jest to cierpienie, dlaczego Hiob przeżywa cierpienie. I na końcu dochodzi do tego, że cierpienie jest jakimś doświadczeniem Boga, że ono, to cierpienie, pozwoliło Hiobowi wzmocnić swoją wiarę. I na końcu Hiob zrozumiał swój błąd, że oskarżał Pana Boga za to, że Panie Boże, Ty chcesz dla mnie zła. Zrozumiał swój błąd i powiedział: Panie Boże, Ty nad wszystkim panujesz. Ty panujesz nad moim cierpieniem, nad tym, że straciłem wszystko. Chcę ufać Tobie. I Pan Bóg mu zwrócił wszystko. Rodzinę, całe bogactwo. Zobaczcie. Hiob, który przeklinał swoje życie, który był zmiażdżony cierpieniem, jednak był wspaniałym człowiekiem, uczy nas wiary, nawrócił się, zaufał Panu Bogu. I tak może być ze mną, tak może być z Tobą. Możesz być zmiażdżony przez cierpienie, może nie doświadczasz wiary w swoim życiu. Nie wiesz, co to znaczy wierzyć. Może jesteś w niezasłużonym cierpieniu. Oglądamy czasami seriale, w których nie ma życia. Ja oglądam te seriale, mi mówią, ksiądz to obejrzał, ja nigdy nie wiem, więc muszę obejrzeć. I raz, jak mi powiedzieli, czy ksiądz zna Stranger Things, to ja mówię, nie znam. I obejrzałem pierwszy odcinek, a potem wszystkie sezony. I tak to się skończyło. Ale słuchajcie, dobrze wiecie, że seriale wprowadzają nas czasami w taki stan beznadziei, smutku, śmierci. No bo tam nie ma życia. Na przykład 12 powodów. Znamy ten serial? Ja mówię, że nie oglądać tego serialu, dlatego że on jest od 16 roku życia. Ale to jest serial, który mówi o doświadczeniu prześladowania człowieka w szkole z różnych powodów. 12 powodów, dlaczego osoba popełniła samobójstwo. Tytułowa bohaterka, tam jest odkrywane z powodu różnych trudnych doświadczeń, prawda? I rzeczywiście te osoby, młodzież czasami mówi, proszę księdza, my oglądaliśmy ten serial, czasami właśnie tak się czujemy, nie ma życia, brakuje, że nie chce mi się żyć. Jakaś druga dziewczyna powiedziała, proszę księdza, ale ja po obejrzeniu tego serialu także czułam taki pesymizm, smutek, mrok, przepaść. Inna osoba zaczęła się ciąć żyletką po tym serialu. Seriale wprowadzają nas mogą wprowadzać nas właśnie w doświadczenie śmierci. Ktoś gra dzień i noc w GTA, gdzie ciągle się zabijają, prawda? Jaką masz potem perspektywę? Perspektywę życia czy śmierci? Albo doświadczenie właśnie braku miłości, braku jakiegoś rodziny. Te seriale to pokazują, prawda? Generalnie przemoc, seks i tak dalej, i tak dalej. Dobrze o tym wiecie, bo oglądacie. I teraz być może tak się czujesz, jesteś pogrożony w śmierci, ale nie jest ważne, w jakim stanie jesteś. Ważne, czy będziesz chciał się nawrócić, czy będziesz chciał zawierzyć Bogu, że On może przemienić twoje życie, że On może dać ci światło, że On może dać ci życie. Pierwszy przykład Hiob. Drugi przykład to apostołowie. To też ci, którzy są świętymi, ale oni nie byli bezgrzeszni, nie byli idealni. Zobaczcie, co mamy w dzisiejszej Ewangelii. W dzisiejszej Ewangelii apostołowie, kiedy udawali się do Jerozolimy, przechodzili przez miasteczko samarytańskie. Samarytanie nie lubili właśnie Żydów. Byli pokłóceni, już nieważne dlaczego, ale generalnie się nie lubili. I zobaczcie, nie przyjęli Jezusa i apostołów w domu. Musieli iść dalej. I wtedy Jakub i Jan rzekł co? Niech ogień spadnie z nieba, niech pochłonie ich. Wyobrażasz sobie taką sytuację z ust tych, którzy byli pierwszymi biskupami? Oni mówią do Jezusa, niech ogień pochłonie. To jest wyraz ich złości, niezadowolenia, a być może nawet nienawiści. Nienawiści, chcemy odpłacić im tak samo, jak oni odpłacają nam, Panie Jezu. Niech ogień ich pochłonie. Co zrobił Jezus? Co robi Jezus? Jezus uczy? Nie, no generalnie nie o to chodzi, słuchajcie. Zgromił ich, upomnił ich. Powiedział, nawróćcie się. Oddalił ich do innego miasteczka. Mówi, macie być zwiastunami pokoju. Ja was tego uczę. Jak długo was już tego uczyłem? Przecież przed tym fragmentem mamy przykłady tego, jak Jezus chodził z uczniami. Wyjaśniał im pisma, uzdrawiał. Przemienił się na górze Tabor w ich obecności. Oni widzieli, o co Jezusowi chodzi, a jednak nie rozumieją Jego nauki jeszcze do końca. Nie są jeszcze święci. Święci się dopiero staną. Poprzez to, że chcą słuchać Jezusa, że chcą się nawracać, że chcą coraz bardziej wierzyć. A wiecie, co było wczoraj w tej Ewangelii? Ewangelia trochę wcześniejsza, więc
To jest poniedziałeczek, tutaj mamy Ewangelię, fragment. Oni sobie pomyśleli, kto z nich jest największy. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. No i tak się zaczęli licytować, spierać, czyli wyszła z nich co? Pycha. Pycha, Panie Boże, ja chcę być Panie Jezu, ja chcę być największy. Ten mówi, ja chcę być największy. Jeszcze w innym fragmencie mamy, jak się w ogóle pokłócili. Panie Jezu, chcemy być po prawej Twojej stronie, po lewej Twojej stronie. Chcemy, abyś dał nam moc, chcemy coś znaczyć. A Jezus mówi, nie, nie tak macie postępować. Znowu Jezus pokazuje, że mają inaczej myśleć, inaczej się zachowywać. Macie być sługami innych. Kto się uniża, ten będzie wywyższony. Jeżeli chcesz być prawdziwym, wielkim człowiekiem, to masz służyć innym. Zobaczcie, apostołowie, którzy chodzą obok Jezusa, a nic nie rozumieją, którzy mają w sobie nienawiść, którzy mają w sobie pychę, którzy chcieliby panować, jak wiele razy w moim sercu jest również. Pomyśl, masz nienawiść czasami, czy nie? Nienawiść do swojej koleżanki, do kolegi, chcesz coś znaczyć, inni się nie liczą. To nie jest przeszkoda w tym, aby zostać świętym. To nie jest przeszkoda, abyś została świętym. Bo Jezus chce cię uczyć, jak żyć. Jezus chce cię przemieniać. Święty to ten, który się nawraca. Nie ten, który jest idealny. Uczniowie byli tak blisko, a jednak tak mało rozumieli. I ostatnia postać to dzisiejszy patron, co prawda nie wspominaliśmy go dzisiaj w liturgii, bo mamy liturgię właśnie nawiązującą do tego miejsca, do Bazyliki Licheńskiej, ale dzisiaj patronuje nam święty Wincenty a Paulo. Święty Wincenty a Paulo. To jest taki święty, słuchajcie, który żył w XVI-XVII wieku i on też pokazuje, że nie trzeba być idealnym. On nie był idealnym człowiekiem, a został świętym. Cały Kościół na świecie czci świętego Wincentego a Paulo. On nie był idealny. On nie był idealny, pochodził z biednej rodziny, wielodzietnej rodziny, był bardzo ubogi właśnie, mieszkał we Francji, urodził się we Francji i tam też bardzo szybko został kapłanem, w wieku 19 lat. Ale jak podają źródła, został kapłanem, wiecie dlaczego? Jak myślicie, dlaczego został kapłanem? Jakiś pomysł? Dlaczego został kapłanem święty Wincenty a Paulo? Dlatego, że chciał zrobić karierę w kościele, dlatego, że chciał zarobić, chciał pomóc swojej rodzinie. Myślał, że to będzie dobry sposób na zarabianie pieniędzy. I poszedł na kapłana, został księdzem. Czyli nie do wszystko było idealne. Nie do końca dobrze postępował. Ktoś się obruszy. No jak? Żył w kłamstwie, prawda? To nie były prawdziwe jego dobre intencje. Żył w kłamstwie. Żył w kłamstwie. Potem oczywiście piął się po szczeblach kariery, studiował we Francji, we Włoszech. Miał jakieś tam trudne doświadczenie. W pewnym momencie stał się niewolnikiem. Do niewoli się dostał. Musiał tam służyć kolejno różnym osobom, ale koniec końców, słuchajcie, trafił właśnie do posługi wśród ubogich, wśród biednych i tam, jak wspomina, przełomowe było w jego życiu jedno wydarzenie. Spotkał człowieka, któremu miał pomóc przy umieraniu, ten człowiek już umierał, chciał go wyspowiadać, zaopatrzyć w sakramenty i się okazało, że ten człowiek, który tam był, on był człowiekiem, który był ceniony przez wszystkich. Wszyscy uważali, że całe życie tego człowieka było wyjątkowe, że on jest taki dobry, że on jest wyjątkowy. I on przy śmierci powiedział Wincentemu właśnie, że nie, ja nie jestem święty, ja nie jestem idealny. Żyłem podwójnym życiem, żyłem w kłamstwie. Dopiero teraz chcę powrócić do Boga. To wydarzenie pokazało świętemu Wincentemu, że on też żył w kłamstwie, że on też chce zmienić swoje życie. I od tego momentu zaczął bardziej posługiwać wśród osób chorych, cierpiących. To w nich odkrył Chrystusa. To w nich odkrył właśnie to, że tam może odkrywać Jego miłość i że tym osobom może posługiwać. Zmieniło się jego życie. Nie chciał już żyć w kłamstwie. I słuchajcie, pomyśl, ile razy żyjesz w kłamstwie. Jakże chciałbyś żyć w prawdzie. Chcemy żyć w prawdzie, ale nam to nie wychodzi, prawda?
Najczęstszy grzech to chyba jest kłamałem. Ja się zawsze pytam, ale dlaczego kłamałeś? No bo się wstydziłam, prawda? Nie chciałem się przyznać swoim rodzicom do czegoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Życie w kłamstwie. Ale zobaczcie, że historia świętego Wincentego pokazuje, że możesz żyć w kłamstwie, ale możesz zostać świętym. Kiedy? Kiedy będziesz próbowała się nawrócić, uwierzyć w Jezusa, a On będzie się uwalniał z kłamstwa. Święty to nie ten, który jest idealny, który jest bezgrzeszny. Możesz przeżywać sytuację lęku, opuszczenia, beznadziei, śmierci. Możesz przeżywać emocje strachu. Możesz przeżywać emocje nienawiści. Możesz czuć, że Pan Bóg cię opuścił. To nic. Możesz mieć nieczyste intencje. Możesz być pogrążony w nałogu. Ale jest dla ciebie światło. Dlatego, że święty to ten, który się nawraca. Który chce przyjąć miłość Boga. Bo tylko ona może mnie zmienić. Tylko miłość Boga może cię zmienić. Ja również mogę o tym zaświadczyć. Ja także przez wiele lat też żyłem w uzależnieniu, w nałogu. I Pan Bóg mnie uzdrowił. Pan Bóg dał mi nowe życie. Dlatego, słuchajcie, dzisiaj ta Ewangelia jest dla nas dobrą nowiną, prawdziwie dobrą nowiną. Kościół, a więc wspólnota, zgromadzimy się na Eucharystii. Eucharystia to wspólnota osób, które gromadzą się wokół Chrystusa. Eucharystia to wspólnota. Nie ludzi świętych. Bo świętym się nie jest, tylko świętym się staje poprzez nawrócenie, poprzez wiarę. I tego życzę sobie, abym nieustannie się nawracał i tego życzę wam, abyście coraz bardziej próbowali zawierzyć Chrystusowi, coraz bardziej próbowali się nawracać, a On będzie zmieniał wasze życie. Amen. Siądźmy na chwilę, pochylmy się nad tym słowem. W tych dniach słuchamy fragmentami bardzo ważnej księgi Starego Testamentu, księgi Hioba. Księgi, która mówi o cierpieniu ludzkim. Pamiętacie, Bóg zabiera najpierw cały jego dobytek, najbliższych, wszystko co miał. Potem pozwala diabłu, żeby dotknął jego ciała. I diabeł to czyni. Przychodzą do Hioba trzej przyjaciele, i jak my to mówimy, szukają dziury w całym. To znaczy, chcą powiedzieć mu tak. Musiałeś gdzieś zgrzeszyć, że to ciebie spotkało. Tak jak my czasami mówimy. Za jakie grzechy, Panie Boże, to mnie spotyka? To jest bardzo proste i zbyt proste tłumaczenie naszej egzystencji. Ona jest bardzo trudna. Zwłaszcza wtedy, gdy spotykamy się z cierpieniem. Gdy sami na coś chorujemy, albo gdy widzimy kogoś, kto jest chory. Bardzo wielu ludzi tutaj przybywa, żeby prosić o cud. Czasami się zdarzają cuda, ale nie każdy człowiek, który tutaj przyjeżdża, wraca uzdrowiony. Mieliśmy w tym roku też takie przykre doświadczenie z naszym współbratem, z Edziem. Też miał raka. Modliliśmy się, ale nie było cudu. Nie znaczy to, że Bóg nie wysłuchał naszej modlitwy. Umarł. Jest na cmentarzu. Zobaczcie to, co dzisiaj pokazuje Hiob. Po co się urodziłem? Nie przeklina Boga, ale przeklina swój własny dzień urodzin. Są czasami ludzie, którzy od dnia narodzin są chorzy, sparaliżowani. Pamiętam jedną kobietę z mojego rodzinnego miasteczka, która była sparaliżowana całe życie, ale miała nieprawdopodobnego ducha i do niej, jak do księdza, przychodzili ludzie, żeby z nią porozmawiać. Ja jako mały chłopak podreptałem razem z mamą, żeby nawiedzić tę kobietę i zapamiętałem ją. Można być człowiekiem chorym, bo my się modlimy często o zdrowie, ale można być chorym i błogosławić Pana Boga. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Na moich ustach zawsze Jego chwała. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Ale w swoim życiu spotkałem też ludzi, którzy przeklinali swoją chorobę. Gdy spotykałem się z sąsiadkami, które już miały często powyżej 80 lat,
Wiele z nich przyznawało mi się, bo wiedziały, że jestem księdzem, ale byłem z księdzem z podwórka. Często mówiły: ja myślę o tym, jak się zabić. Chciałabym już nie żyć. Dosłownie w niedzielę byłem u umierającej mojej ciotki, ma 91 lat i też prosi Pana Boga o śmierć, ale śmierć nie przychodzi. I bardzo często tacy ludzie w łóżkach, obłożnie chorzy, często się pytają księży, po co to wszystko? Jaki to ma sens, ta starość? Pamiętam relację, gdy umierał ksiądz Józef Tischner, słyszeliście na pewno o takim księdzu, to był kapelan Solidarności. Umierał na raka krtani, nie mógł mówić. Zapisywał to, co chciał powiedzieć, ale gdy przyszli jego przyjaciele najbliżsi, gdy zaczęli z nim rozmawiać, on z trudem, gdy się nachylił jeden z nich, żeby usłyszeć, co on chce powiedzieć, on powiedział: nieuszlachetnia. Ale co nieuszlachetnia? I on odpowiedział: cierpienie. Cierpienie nie każdego uszlachetnia. I to jest prawda. Są ludzie tak złamani swoim cierpieniem, że przeklinają nie tylko swój los, ale i Boga. I my musimy to zrozumieć, że czasami, jak papież Jan Paweł II mówił, jest tak dojmujące cierpienie, tak głębokie, że człowiek, zobaczcie, cały Zachód chce, aby wprowadzono eutanazję. W niektórych krajach, w Holandii i w Belgii, zwykła pielęgniarka może uśmiercić człowieka, to znaczy dać taki zastrzyk miłosierdzia. Są takie zestawy do eutanazji w aptekach. Po kilka tysięcy ludzi jest uśmiercana co roku. Teraz coś podobnego ma przegłosować parlament we Włoszech, żeby skrócić ból, skrócić cierpienie, bo bardziej cierpią chyba ci, którzy obserwują, którzy patrzą na cierpienie innego. Nie my jesteśmy twórcami życia, dlatego my mówimy, że człowiek nie ma prawa zabierać życie drugiemu, uśmiercać go. Dobra śmierć, eutanazja to dobra śmierć. Ale jest to duży problem, jak patrzeć na cierpienie człowieka, jak pomóc. Czasami można tylko siąść obok i się modlić, nic więcej. Czasami można pomóc słowem. I czy tak jak dzisiejszy patron, święty Vincente Paolo, on dosłownie dla tych biednych zwariował. Całkowicie się poświęcił pracy nad ludźmi chorymi, cierpiącymi, odrzuconymi. I dzisiaj w Ewangelii słyszymy dziwne spotkanie. Święty Jan i Jakub, apostołowie, nazywani byli synami gromu, czyli porywczy. I zobaczcie, jest w nich takie myślenie. Jeżeli nas nie przyjęli, już widzą, chodząc z Jezusem, że Jego Słowo ma moc i widzą, że oni też są uczestnikami mocy tego Słowa, przepowiadania. I gdy ich nie przyjmują, a oni zdążają do Jerozolimy, są pielgrzymami, Samarytanie, którzy byli wrogami Żydów, nie chcą ich przyjąć w tej wiosce samarytańskiej. I co mówią? Niech was piekło pochłonie. Panie, czy chcesz, abyśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Pamiętam, gdy się rozpoczęła wojna, ja znam bardzo dobrze rosyjski i ukraiński, wojna na Ukrainie, jedni i drudzy życzyli sobie piekła. Ci, którzy bronili Ukrainy, życzyli, żeby wszyscy Rosjanie, którzy napadli na nich, pochłonęło ich piekło i odwrotnie. Straszna rzecz. Przecież my nie wiemy, czym jest piekło. Zobaczcie, Jezus uczy apostołów, żeby oni nabierali innego ducha i formuje ich serce. W Ewangelii Jana Jezus mówi: Syn Człowieczy przyszedł na ten świat nie aby ten świat potępić, lecz aby go zbawić. Gdy złapano kobietę na cudzołóstwie, przyprowadzono do Jezusa, co on jej mówi? Niewiasto, nikt ciebie nie potępił. Ona mówi: nikt, Panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź, ale od tej pory już nie grzesz.
Jeżeli przychodzimy do Kościoła, słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy ciało Pańskie do naszych ciał, chcemy, żeby Bóg zmienił nasze serce, nasze myślenie, bo bardzo łatwo jest potępiać. My często potępiamy. Gdy widzisz sąsiada, który przychodzi codziennie pijany, co myślisz? Alkoholik, stoczył się, a był taki fajny facet. Ale gdy poznasz jego historię i dowiesz się, że ma chorą na raka żonę i córka też zachorowała na nieuleczalną chorobę, a on nie może znaleźć pieniędzy na ich leczenie, pije. Niejeden mężczyzna sobie strzeliłby w łeb. Dlatego, gdy poznajemy wiele takich historii, nasze serce staje się bardziej czułe. Nie sądźcie przedwcześnie, zanim nie przyjdzie Pan, ostrzega nas święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Prośmy tutaj o takie serce, o nowe serce, o serce, które nie potępia, ale które się modli, które nie wszystko rozumie, bo i Maryja i Józef przy Jezusie też wszystkiego nie rozumieli, ale które rozważa, co Pan Bóg dla mnie przygotował, czym jest moje życie. Prośmy o to dla nas w tej najświętszej ofierze. Chwilę się zatrzymajmy w słowie dzisiejszej liturgii. Drodzy bracia i siostry, może wskazałbym krótko na jeden motyw, który jest wspólny dla dzisiejszego liturgicznego wspomnienia świętego Wincentego a Paulo, jaki właśnie myśl, ten motyw, który się pojawia również w dzisiejszych tych dwóch czytaniach Księgi Hioba, jak i w Ewangelii świętego Łukasza. Otóż wystarczy choćby przypomnieć sobie to krótkie wprowadzenie, które czytałem na początku mszy świętej, ten bardzo, bardzo skrócony życiorys świętego Wincentego a Paulo, ale jednak mówiący, oddający istotę sprawy. Otóż rzeczywiście święty Wincenty a Paulo miał, delikatnie bardzo mówiąc, bardzo skomplikowane życie, pełne cierpienia, różnych takich sytuacji krańcowych, które mogło mu odebrać chęć do życia. Mógł się po prostu na Pana Boga, mówiąc ludowo, wkurzyć. A jednak tak się nie stało i sam stał się wielkim orędownikiem właśnie ludzi w potrzebie, którzy cierpią przeróżnymi doświadczeniami. Zresztą w przypadku wielu jeszcze innych właśnie wielkich świętych tak było. Pokonali wielką pokusę frustracji, buntu przeciwko Bogu. I coś podobnego słyszymy w dzisiejszym czytaniu z Księgi Hioba, chociaż cała Księga Hioba jest taką wspaniałą księgą, można powiedzieć, katechetyczną, formacyjną, która przedstawia właśnie człowieka dotkniętego również wielkimi doświadczeniami, trudnymi doświadczeniami, który wychodzi zwycięsko z tych doświadczeń, zachowując wierność Bogu, ale akurat dzisiaj właśnie słyszymy fragment, w którym mówi się jednak właśnie o wielkiej frustracji Hioba. I Hiob, pomimo wszystko, na swojej drodze też mocował się z tym, co go dotknęło. Jak słyszeliśmy już w pierwszym zdaniu, przeklinał dzień swojego narodzenia. Po co to wszystko? Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano, poczęty został mężczyzna. Już nie będę przecież powtarzał całego czytania, ale właśnie chodzi o to, że rzeczywiście i Hiob wpadł w ten potrzask, pokusę buntu przeciwko Bogu w trudnych doświadczeniach.
w ostatnim zdaniu słyszeliśmy słowa: człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka, całej drogi człowiek nie jest świadomy, my nie panujemy, albo jeszcze inaczej można powiedzieć, na początku naszego życia Pan Bóg nam nie pokazuje całej mapy naszego życia i łaskawo się pyta: o, widzisz, mniej więcej tak by to tam mogło wyglądać i co, idziesz? Nie, nie, właśnie chodzi o to, żeby podczas tej drogi ufać Bogu i nie pozwolić z Bożą pomocą właśnie, żeby nas frustracja, gniew i różnego rodzaju emocje, uczucia pożarły, po prostu oddaliły od Boga. No i podobny motyw też pojawia się w Ewangelii, kiedy Pan Jezus z uczniami przechodzi przez miasteczko samarytańskie, idąc do Jerozolimy, no i właśnie nie przyjęto Go, Pana Jezusa, z wiadomych powodów. Już nie będziemy to rozwijać. W każdym razie taki obrót sprawy strasznie się nie spodobał uczniom Pana Jezusa. Strasznie, jak to? Taki afront? Taka bezczelność? No to my wam tutaj, prawda? No i niby to się pytają Pana Jezusa, ale jednak jest tam wyraźna sugestia. Czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i ich pochłonie, takich niegodziwców? No właśnie, można rzucać piorunami, przeklinać, wkurzać się i nie wiem co jeszcze, ale Pan Jezus odpowiada, znaczy odwróciwszy się, zgromił ich, czyli właśnie upomniał, skarcił, no mówiąc po prostu zachęcił ich jednak do zapanowania nad swoim gniewem, swoją frustracją i udali się do innego miasteczka, więc właśnie trudno przeżyć życie, żeby jednak nie spotkać się z wielkim ciśnieniem przeróżnych prób, ciśnieniem frustracji, gniewu. Nie jest to łatwe, ale jest to konieczne w życiu, abyśmy rzeczywiście zostali przy Bogu, abyśmy utrzymali się na Jego drogach, bo przecież o ile my Boga nie opuścimy, to On nas też nie opuści. Amen. Siądźmy, by zatrzymać nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii, który nam pokazuje dwie postawy w odniesieniu do tej samej sytuacji. Oto święty Łukasz dzisiaj notuje, że Jezus chce udać się do Jeruzalem, ale w drodze chce także odpocząć, chce znaleźć schronienie i w związku z tym wysyła dwóch uczniów, aby mu przygotowali pobyt. W odniesieniu do dzisiejszej sytuacji nie byłoby to takie trudne, bo wystarczy wykonać jeden telefon, by zarezerwować w domu pielgrzyma albo w hotelu miejsce. A oto uczniowie muszą iść, przemierzyć jakąś drogę, są zmęczeni i oto, kiedy przybywają do danego miasteczka, spotykają się z odmową. Wracają, byśmy powiedzieli, z niczym. Dlatego można powiedzieć, że ich gniew staje się słuszny, bo jak można odmówić komuś gościny? Dlatego przychodzą do Jezusa i mówią: Panie, jeżeli chcesz, spuścimy z nieba ogień, by ich pochłonął. To jest reakcja uczniów. Myślę, że dzisiaj patrząc na tę sytuację i słuchając tego słowa, byśmy mogli ich usprawiedliwić. Ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam inną jeszcze postawę, to jest postawa Jezusa. Cóż mówi Jezus? Jezus ich zgromił, a więc zabronił uczniom. Można powiedzieć, że uczniowie mają plan i na swoje życie, na życie Jezusa. I kiedy spotykają się z odmową, chcą się odwdzięczyć dokładnie tym samym.
A cóż czyni Jezus? Przypomina uczniom o innej postawie. Ta postawa pokazuje, że człowiek jest wolny. Może Boga przyjąć albo Go odrzucić. Może za Bogiem pójść albo Go zostawić. Może do Boga przylgnąć albo Nim wzgardzić. Tę sytuację warto gdzieś odnieść do swojego życia. My też czasami możemy się oburzać na innych, że nie myślą jak my, nie mówią jak my, nie postępują tak samo jak my. I możemy też stanąć jak Jakub i Jan przed Jezusem, by domagać się sprawiedliwej odpłaty. I może się okazać, że Jezus wtedy i nas zgromi, pokazując, że nie tędy droga. Kiedy prześledzimy nauczanie Jezusa, Jego życie, zauważymy z łatwością, że Jezus nigdy nie oddawał złem za zło. Oddawał dobrem. W szczególny sposób to ukaże, kiedy będzie konał na krzyżu. Pozwoli się jako niewinny przybić nam, grzesznikom, i za nas będzie modlił się do Ojca, mówiąc: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus nam pokazuje, jaka winna być nasza postawa na sytuacje, w których my spotykamy się z odmową, czasami może z oszczerstwem na nasz temat, ze wzgardą, z pychą innych. To jest miłość, której człowiek pyszny nie zrozumie. To jest miłość, która swe źródło ma w Bogu. To jest miłość, która daje wolność drugiemu człowiekowi, wolność jego wyborom. Dzisiaj w kontekście tego słowa może warto przypomnieć sobie te sytuacje tych ludzi, których może byliśmy podobni do Jakuba i Jana i szukaliśmy może odwetu, zemsty. A dzisiaj podczas tej Eucharystii warto i siebie, i innych polecić Jezusowi i prosić o przemianę nie ich, ale swojego serca, by być świadkiem Jezusa prawdziwym. Lekcję, którą nam daje Hiob, to jest lekcja, jak człowiek, który jest niewinny, znosi cierpienie. Czasami, tak jak widzimy dzisiaj, buntuje się przeciwko temu cierpieniu. Jest to człowiek, który jest wybrany przez Boga, jest człowiek pobożny, sprawiedliwy, ale ma to do siebie pewną wadę, że bardzo liczy, że Bóg mu odpłaci za jego dobroć i sprawiedliwość. Traktuje trochę Boga handlowo. Ja Ci daję moją sprawiedliwość, ja Ci daję moją pobożność, daję Ci moją wiarę, Boże, odpłać mi za to. I Bóg jemu błogosławił. Hiob był bardzo bogaty. Miał liczny majątek, potomstwo, ziemię, zwierzęta. Żył dostatnio. Był dumny z tego, że jego pobożność, jego wiarę Bóg wynagrodził. Ale tutaj jest dotknięty chorobą, cierpieniem, trądem. Pozbawił właśnie szatan go i zdrowia, i rodziny. Wszyscy z niego się śmieją, kpią z niego. I Hiob popada w depresję. Załamuje się. Stracił sens życia. Widzimy, nie przeklina Boga. Nie ma pretensji do Boga. Tylko ma właściwie pretensje, że matka go urodziła. Że po co znalazł się na tym świecie. Lepiej by było jemu by teraz umrzeć. Jest załamany. Jest to pewien kryzys, bardzo głęboki kryzys Hioba, który pokazuje również, że my doświadczamy czasami takich momentów. Gdzieś takiego upadku na duchu, kiedy człowiek traci nadzieję, kiedy człowiek jest bezsilny, bezradny, kiedy popada w takąś depresję duchową, kiedy przeżywamy jakiś głęboki kryzys. Hiob ufa i wierzy Bogu. I to jest lekcja Hioba. Byśmy ufali Bogu do końca, mimo że spadają na nas trudne chwile. Może czasami wylejemy z siebie jakąś żółć niezadowolenia, smutku czy przygnębienia, ale nie traćmy ufności w Bogu, bo w końcu Hiob zawoła do Pana: wybawca mój żyje, i uwielbia Boga w swoim życiu. Dochodzi Hiob do takiego momentu przełomu, że to cierpienie, które został naznaczony, dotknięty, staje się miejscem jego uzdrowienia, przemiany, zmartwychwstania, nowego życia, uwielbienie Boga. Ta depresja, ten smutek przeradza się w nowego Hioba,
Hioba, który jakby zmartwychwstał, paschalnego Hioba. Jest Hiob do Paschy i Hiob po Pasrze, czyli po zmartwychwstaniu. Ten Hiob, który jest smutny, przygnębiony, to dzisiaj widzimy, przed zmartwychwstaniem. Ale kiedy objawi się Bóg mu prawdę o jego stanie duszy, o jego kondycji duchowej, Hiob zaczyna inaczej myśleć i rozumować. Zamyka się targ na Boga i z Bogiem. Otwiera się na działanie łaski. Otwiera się na miłosierdzie Boga. Na Boga, który jest miłością. Który nawet dopuszczając cierpienie dla naszego zbawienia i uświęcenia. Amen. Usiądźmy na chwilę. W tym sanktuarium czcimy Dziewicę Maryję jako Matkę Bolesną, jako tę, która stała pod krzyżem. Śpiewamy o tym w różnych pieśniach maryjnych. Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, Dum Pendebat Filius. Stała Matka Boleściwa obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał Syn. W tym tygodniu rozpoczęliśmy słuchać Księgę Hioba, która mówi o cierpieniu. I w dzisiejszym czytaniu Hiob przeklina dzień swojego narodzenia ze względu na cierpienie. Bóg pozwolił diabłu, aby on dotknął nie tylko jego rodziny, jego majątku, ale również jego ciała. Na pewno wielu z was cierpiało lub cierpi z powodu różnych chorób. Ale jest też cierpienie duchowe, niecielesne, czasami trudniejsze. I my nie kontemplujemy cierpienia tutaj. Ale w tym cierpieniu, gdy patrzymy na krzyż, chcemy zobaczyć miłość Boga. To jest bardzo trudne. Widząc, patrząc na umierającego człowieka, swojego męża, żonę, dziecko, nie wiem, ojca, matkę, co myślimy? Po co to wszystko, Panie Boże? I Hiob mówi coś podobnego. Przeklęty jest dzień, w którym ktoś powiedział, że urodził się człowiek. Tak przeklina swój dzień narodzenia, bo on cierpi. Dlatego gdy stajemy pod krzyżem, czy razem z Dziewicą Maryją pod u stóp krzyża, przeżywamy również to cierpienie, które czasami jest bardzo trudne do wyjaśnienia. Poklepać kogoś po ramieniu i powiedzieć, stary, weź się w garść, to jakby dać czasami komuś w twarz. To nie jest prosta rzecz. Ale święty Paweł mówi mi, że mamy tę pociechę, którą pocieszamy innych, pociechą, którą otrzymujemy od Ojca, od Boga. To doświadczenie cierpienia jest bardzo ważne, jak my je rozumiemy, jak przyjmujemy. To, co śpiewamy w tej pieśni, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, boleści sercu zadanej. Akurat wróciłem od brata księdza, który ma 97 lat, czy 98, jest już obłożnie chory. Opiekujemy się nim. Opiekujemy się tymi, z którymi możemy się opiekować czasami. Wiecie, jest potrzebna opieka specjalistów. Ale stajemy wobec cierpienia czasami bezradni. Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, byście poszli Jego śladami. To święty Piotr w pierwszym liście. Zachęca do tego rozumienia cierpienia, próby przynajmniej zrozumienia. Prośmy o to dla nas, dla naszych bliskich, żebyśmy próbowali za każdym razem odgadywać krzyż. O co w tym wszystkim chodzi? Po co to wszystko i dlaczego nam to Pan Bóg daje? A teraz wyznajmy razem z Dziewicą Maryją, że chcemy być przy Chrystusie, przy Nim czuwać.